Hej, z tej strony Paulina. Za mną znajdują się balony, a to dlatego, że obchodzimy dzisiaj Powszechny Dzień Dziecka. W tej okazji chciałam życzyć wszystkim dzieciom, aby nie przestawały się uśmiechać i zawsze miały powody do radości. Aby ich małe i duże marzenia się spełniły, ale przede wszystkim, żeby nie zapomniało o swoim wewnętrznym dziecku, nawet będąc dorosłym. Dla dzieci ciekawych świata przygotowałam opowieści dla dzieci, które chcą być wyjątkowe. 100 historii kobiet i mężczyzn, którzy wyrośli ponad przeciętność. Jest to zbiór 100 inspirujących historii o ludziach, którzy mieli odwagę być sobą i realizować swoje marzenia. Jest taka historia, opowieść o Januszu Korczaku, czyli prawdziwa opowieść o człowieku, który poświęcił całe życie, broniąc praw dziecka, nie żądając niczego w zamian. Kończąc wesołym akcentem, polecam książkę Kiedy będę duży, to zostanę dzieckiem. Jest to wierszowana opowiastka o chłopcu Franku, który ma bardzo ciekawe pomysły na swoją przyszłość. Każde dziecko jest wspaniałe i wyjątkowe i dlatego zasługuje na honorowe odznaczenie. Ja proponuję wspólnie wykonać dyplom za zasługi. Można skorzystać z gotowych szablonów albo samemu coś zaprojektować, pamiętając o miejscu na wpisanie wyrazu dyplom oraz dla kogo i za co. Wewnątrz dzieci mogą narysować, namalować czy wykleić coś, co w sobie lubią najbardziej. Na przykład ładne włosy, umiejętność szybkiego dodawania czy chęć dzielenia się. Potem wpisujemy imię i dyplom gotowy.